Niczego dobrego ja się osobiście nie spodziewam. Po nowym, starym rządzie będzie realizowana w ten sam sposób, powiem, szkodliwa polityka dla naszego regionu, zresztą nie tylko. Natomiast nie wiem, kto będzie wojewodą podkarpackim. Obecna wojewoda jest krytykowana przez polityków Platformy Obywatelskiej, więc nie spodziewajcie się ode mnie żadnych jakichś słów uznania, nawet i w tym obszarze walki z bezrobociem, co w tych tabelkach wynika, i poszukiwaniu pieniędzy na region, do budżetu wojewody, bo to nie tędy droga. I tyle.